Mrozy panujące w całym kraju są szczególnie niebezpieczne dla osób bezdomnych. Codziennie w jadłodajni Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego przy ulicy Jagiellońskiej 19 w Katowicach wydawane są gorące posiłki dla najbardziej potrzebujących. Teraz w okresie tych wielkich mrozów uruchomiliśmy dodatkowo jeszcze pomieszczenia, w którym wydajemy posiłki gorące, zupę, herbatę, chleb, kanapki. I robimy to cały dzień, od rana aż do wieczora. To jest raz. Poza tym oczywiście codziennie wydajemy ciepłe posiłki o godzinie 16, jedno albo drugie danie, czy nawet dwa dania. I mamy tutaj też pomieszczenie, gdzie jeżeli przyjdą osoby bezdomne, które chodzą po mieście, nie mają gdzie spędzić czasu, to przyjmujemy tutaj na nocleg i zostają u nas tutaj na nocleg. Nie przesadzę, jeżeli powiem, że dziennie tutaj w okresie tym teraz tych mrozów gdzieś koło 300 do 400 osób. W tym trudnym zimowym czasie pamiętajmy o potrzebujących.